Witam, dzień dobry. Witam na konferencji po meczu pomiędzy Gerwarnią Kraków i Zniczem Pruszką, zakończonym zwycięstwem gości 1-0. Witam trenera gości pana Dariusza Żurawia oraz trenera gospodarzy pana Mirosława Hajdo. I bardzo proszę o przedstawienie opinii o dzisiejszym meczu. Zaczynamy od trenera gości, pan Dariusz Żuraw. Bardzo proszę. To był bardzo intensywny drugoligowy mecz, który zakończył się naszym happy endem. Ja powiem szczerze, w tej końcówce chciałem już nie stracić bramki, to 0-0 też by było do przyjęcia. Wiem, że nic to przyjemnego przegrywać takie mecze, bo sam kilka w tej rundzie już w doliczonym czasie przegrałem, także to współczuję trenerowi gości, my się cieszymy, udało nam się wygrać drugi mecz z rzędu. Tylko taką serią gdzieś tam możemy iść troszeczkę wyżej, także jesteśmy zadowoleni i wracamy do domu z 3 punktami. Dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę trener gospodarzy pan Mirosław Hajdo. Cóż, jak się bramki traci w ostatnich minutach, to na pewno boli. Jest taka w nas sportowa taka złość teraz w szatni, bo sam Szymek Kiebzak mógł dwa razy strzelić. Miał doskonałe sytuacje do tego, żeby wynik mógł być odwrotny. Ale tak jak mówię, właśnie gdzieś tej jakości brakło w tych kluczowych momentach tego spotkania i stąd troszkę jesteśmy tacy zawiedzeni tym wynikiem i wkurzeni. Ale tak jak mówię, mamy następny mecz, kolejny przeciwnik. Trzeba się szybko pozbierać, bo gra w dzisiejszym spotkaniu z naszej strony nie wyglądała źle. Uważam, że graliśmy nieźle, operowaliśmy piłką fajnie. Natomiast tak jak powiedziałem, w kluczowych momentach zabrakło nam troszeczkę jakości. Dziękuję bardzo. Czy mam pytania? Ja zapytam trenera Hajdy o takie troszkę podsumowanie szersze nawet jakby tego początku sezonu, bo to właściwie nie początek, tylko prawie że półmetek. Z czego pan jest zadowolony, z czego niekoniecznie? Chyba fajnie, że jakby gracie tą swoją grę, że to nie jest tak, że się boicie, tylko... Nie, staramy się grać w piłkę, bo grając w piłkę to raz, że uczymy się. Chcemy grać w futbol na tak. Dzisiaj akurat nie zawsze się to kończy tak, jakbyśmy chcieli. Ale na pewno z tej dobranej drogi nie będziemy absolutnie nic zmieniać. Będziemy dążyć do tego, żeby takie sytuacje się, tak jak mówię, nie powtarzały. Albo powtarzały bardzo, bardzo rzadko. Tak jak powiedziałem, wygrywamy wszyscy, przegrywamy wszyscy. Nie ma co tutaj szukać winnych. Jesteśmy zespołem i wszyscy się cieszymy po zwycięstwach. I wszyscy musimy też po porażkach to jakoś przeżyć. Dlatego tu absolutnie nie mam zamiaru szukać usprawiedliwień i przede wszystkim winnych zawodników za taki stan rzeczy. Także nadal to, co chłopcy zrobili do tej pory, to wielki szacunek i wierzę w to, że będzie jeszcze lepiej i jeszcze przysporzą wiele radości swoją grą. Dziękuję. Jeszcze tylko wrócę do tego radości. Dla was też chyba taka, no wreszcie łapieć jakąś serię, prawda? Bo to jest bardzo trudne i też tak profesjonalnie bardziej, bo jeśli się nie mylę, to Maciek Machalski drugi mecz z rzędu rzutu wolnego bezpośrednio jeszcze lat, tak? To też, tak, też jakieś pewnie godne wyróżnienia. No, zmieniliśmy trochę ustawienie, patrząc na te poprzednie mecze. Staraliśmy wykorzystać się jak najbardziej potencjał naszych zawodników. Na razie nam się to udaje. Ten mecz ostatni był lepszy dużo niż ten dzisiejszy. No ale tak się gra, jak przeciwnik pozwala i tutaj Garbarnia zawiesiła naprawdę bardzo wysoką poprzeczkę, tak jak trener mówi, operowała dobrze piłką. My z tym mieliśmy dzisiaj problem na tym boisku, także tym bardziej cieszę się, że udało się tutaj wygrać. Dziękuję bardzo.